Prepersi to ludzie gotowi na każde zagrożenie, wyszkoleni, by przeżyć w najbardziej ekstremalnych warunkach, przygotowani na każdą możliwą katastrofę. Ruch prepersów ma w Polsce coraz więcej zwolenników. Prepersi stale doskonalą swoje umiejętności. Uczestniczyliśmy w warsztatach krakowskiej grupy. Starsi i bardziej doświadczeni uczą młodych m.in. zasad samoobrony, strzelania z łuku, poszukiwania żywności w lesie. Świat nie jest najlepszym miejscem w tej chwili. Sytuacja polityczna jest bardzo dziwna, zmieniają się mocarstwa, zmieniają się realia polityczne, zmienia się układ sił na świecie i nigdy nie wiadomo, gdzie będzie jakieś ognisko zapalne, które do nas przyjdzie. Gdybyśmy na przykład doświadczyli jakiejś katastrofy i tak dalej, no to ci ludzie w moim przekonaniu mają większe szanse przeżycia niż statystyczny mieszkaniec miasta niestety. Prepersi ubierają się po wojskowemu. Każdy z nich ma przy sobie niezbędne wyposażenie, tak zwany ekwipunek. Na przykład klasyczne i najprostsze narzędzie, jakim jest nóż. Mam taką tak zwaną kartę survivalową, kluczyk, piłka, latarka. Przydaje się. Proszę bardzo, światełko, jest światełko. Widać? Nosisz to codziennie, zawsze? Większość rzeczy tak. Paweł Frankowski to prepers z Wrocławia. Napisał pierwszy w Polsce poradnik o zasadach przetrwania w ekstremalnych warunkach. Uważa, że tylko przygotowani mają szansę żyć. Ja akurat mam schowane dosyć grube krzesiwo, bransoletka survivalowa, wyposażona jest w gwizdek, jakby zwykły pasek, ale można sobie coś tam, pewne rzeczy sobie schować. Wielofunkcyjne narzędzie, oczywiście ostrze, jakaś piłka, soczewka Ferencela, bardzo fajne narzędzie, praktycznie nic nie waży, wielkość karty kredytowej. Przy dobrym nasłonecznieniu można i przy szczęściu oczywiście można rozpalić nią ogień. Prepersi, tak jak Paweł, zakładają, że klęski naturalne, zagrożenie terrorystyczne, a nawet zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz poukładany świat rozpadnie się w ułamku sekundy. Tak właśnie myśli Paweł Zasuń, prepers, znawca i nauczyciel łucznictwa, który w preperingu znalazł sposób na życie. Na co dzień jestem informatykiem w dość szerokim pojęciu tego słowa. Zajmuję się naprawą komputerów sprzętową, laptopów, komputerów stacjonarnych. Jestem też grafikiem komputerowym, gdzie wykonuję różne zlecenia. Głównie grafika trójwymiarowa, ale też płaska i troszeczkę programowania związanego ze stronami internetowymi. To jest taka historia, która się właściwie od zawsze za mną ciągnie. Wszelkiego rodzaju chodzenie po górach, chodzenie po lesie, różne triki survivalowe. Właściwie od podstawówki z czymś takim starałem się mieć do czynienia. W końcu dotarłem do ludzi, do krakowskiej grupy prepersów i tak się stało, że z nimi zostałem. Zawsze w grupie łatwiej. W momencie, kiedy będzie jakaś katastrofa, na którą czekamy, na którą mamy być gotowi, w grupie łatwiej się poruszać. Każdy z grupy wnosi coś ze swojego ekwipunku, ze swoich umiejętności i po prostu stanowimy większą siłę, większa możliwość przetrwania dla grupy niż dla jednej osoby. Jest to ekwipunek taki na co dzień, który mnie nie opuszcza. Jest to Nie tylko rzeczy służące do prepingu, ale też do pracy na co dzień, czy do różnych rzeczy. Jest zapalniczka, która jest zapalniczką żarową, dlatego że nie gaśnie, o wiele bardziej niezawodna niż zapalniczki benzynowe. Klej szybko schnący, jest śrubokręt, latarka, nóż bez blokady, możliwość obsługi jedną ręką, niezależnie od tego, co się dzieje. Zegier dodatkowy, zapasowy, pierścień do strzelania z łuku. Zakładamy w ten sposób, znowu trzema palcami lub dwoma palcami, w zależności od preferencji. Podciągamy, celujemy, wypuszczamy strzelę. Na warsztatach uczymy się różnych rzeczy. Taka śmieszna rzecz jak strzelanie z łuku, który w tej chwili raczej nie ma dużej wartości bojowej. Natomiast amunicja kiedyś się skończy. Skończy się czarny proch, ciężko będzie wytapiać kule ołowiane, cokolwiek. Łuk jest łatwo zrobić, strzał jest łatwo zrobić. I dlatego takich rzeczy również się uczymy. Ja nie zauważyłem, żeby wśród prepersów był jakiś konkretny typ człowieka. Są ludzie o bardzo różnych zawodach, o bardzo różnych zainteresowaniach, o bardzo różnych hobby. To, co ich łączy, to chęć bycia przygotowanym na najgorsze. Paweł skończył religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się historią i ma ogromną wiedzę na ten temat, szczególnie z okresu średniowiecza. Kolekcjonuje muzykę gotycką na płytach winylowych, żyje sam, a prepering to dla niego więcej niż pasja. Czy jesteś osobą, która, wiesz, magazynuje jakieś rzeczy w domu? Tego nie pokazujmy. Ja ci zaraz pokażę dlaczego. Ja mam tam na zewnątrz taką wnękę,
na klatce schodowej, gdzie trzymam takie rzeczy, które w razie czego lecę, zabieram i uciekam z tym. Wolę, żeby tego cała żulernia w bloku nie zobaczyła. Staramy się mieć jakieś tam zapasy w razie czego po prostu długoterminowe, które możemy w każdej chwili na przykład wykorzystać. Wolałbym akurat tego nie pokazywać, ze względu na to, że to są przyszykowane zapasy dla mnie. Mam całą masę takich różnych skrytek. Przede wszystkim w domu, wiadomo, ale też w terenie, w miejscach, w których często bywam, które uważam za bezpieczne. Na ogół wybieram, jeżeli chodzi o skrytki w terenie, wybieram miejsca odludne, aby po prostu ktoś mi tego nie znalazł i nie przywłaszczył sobie. Prepersi niechętnie zdradzają swoje tajemnice. Ściśle przestrzegają zasady, by nikomu nie zdradzać swoich tajnych kryjówek. Sławomir, założyciel krakowskich prepersów, zgodził się jednak pokazać nam jedną ze swoich leśnych skrytek, gdzie przechowuje tak zwany boks ucieczkowy. Chowałem tutaj do tej skrytki garnek. Garnek niby jest narzędziem, które łatwo można zastąpić puszką, po konserwie, po piwie. Śmieci w Polsce nie brakuje, ale no, stawiam na wygodę, więc schowałem garnek. Nie zajmuje dużo miejsca, ponieważ w środku jest też prowiant. Krzesiwo, co prawda mam jeszcze zapalniczkę tutaj, ale różnie bywa. I nie pamiętam dokładnie, ile mam takich skrytek. Mam już wszystkie zaznaczone na mapie. Jest ich około 50, także nawet bym musiał uciekać w innym kierunku niż początkowo sobie zaplanowałem. No to zawsze gdzieś tam po drodze mam schowane jedzenie, narzędzia. No właśnie takie skrytki, jak wam teraz pokazałem. Prawdziwy prepers musi być przygotowany na wszystko. Jeśli nie ma ukrytego prowiantu albo nie ma do niego dostępu, musi poradzić sobie inaczej. Cześć, nazywam się Agata. W ramach warsztatów preppingu wezmę Was w teren, żeby pokazać rośliny jadalne, które możemy wykorzystać, a które są mało znane i popularne. To jest dzika róża. Ma bardzo dużo witaminy C i cukru. Tylko nie jeść pestek, nie są dobre. Pestki są kujące. Są też metody pozyskiwania cukru nawet z takiej zwykłej trzciny. Przez na przykład wygotowanie i później na dnie osadza się cukier. Tutaj mamy głuk jednoszyjkowy, którego zarówno i owoce, i liście są jadalne. Teraz zatrzymaliśmy się pod dębem, żeby poszukać żołędzi i generalnie żołędzie się powinno ugować, czyli po prostu usunąć z nich taniny, które są gorzkie i niezbyt smaczne, ale w kryzysowych momentach naprawdę można zjeść takiego żołędzia. Ja myślę, że preparci mogą być kimś, kto pomoże innym, natomiast przede wszystkim czy się przetrwanie własne. Reszta osób, które do nas mogą dołączyć lub nie, ktoś przyjdzie, pomożemy, natomiast nie będziemy na siłę szukać, zbierać grup, które będziemy prowadzić i pomagać. Co to jest w ogóle to, co ty masz? Woda z rzeki. A to jest akurat do filtracji. Do filtracji, ręcznie po prostu. To można szybko zabrać ze sobą, można po prostu w terenie, po prostu w każdej chwili po prostu sobie jakiego źródła wody, po prostu pobrać wodę, napić się, zwłaszcza jak jesteśmy odwodnieni, czy uzupełnić płyn. Mnie się wydaje, że jestem całkowicie normalny, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście mam trochę chemii, która pozwala mi odkażać wodę, jeżeli gdzieś wyjadę w teren. Mam tą żywność zjofilizowaną i tak dalej, i tak dalej. Być może to nie jest coś, co ma w domach 9 na 10 Polaków, ale bywa przydatne. Oczywiście mogą się śmiać z prepersów, z tego, że chcemy być przygotowani na coś, czego nie ma. Na początku XX wieku strasznie śmiali się z Nikoli Tesli, gdy pokazał okręt zdalnie sterowany. Jeden z generałów powiedział wtedy, że zdalnie sterowany okręt nie będzie miał nigdy żadnej wartości dla wojska. Mija 100 lat i mamy latające drony, predatory. Na tym się wojsko w tej chwili opiera. Z prepersami może być dokładnie tak samo. Śmiejemy się z przygotowania do wszelkiego rodzaju kataklizmów, a gdy coś takiego nastąpi, to tak naprawdę będziemy jedynymi gotowymi. Ja nawet zastanawiałem się, bo nie wiem, czy się orientujecie, ale w tej chwili tematyka postapokaliptyczna, tematyka katastroficzna jest szalenie popularna. W samej Polsce ukazuje się kilka cykli powieściowych na ten temat. Coraz więcej filmów się pojawia w tym temacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My się zastanawialiśmy nawet często, skąd się to bierze, dlaczego ludzie żyjący w fajnej cywilizacji, w kraju, który nie doświadczył wojen całe szczęście od bardzo, bardzo dawna, nagle zachowują się, jakby za chwilę jakaś wojna mogła wybuchnąć. Ile osób wasza społeczność liczy? Tutaj w Krakowie jest tego 80 osób, przy czym takich czynnie biorących udział w spotkaniach połowa z tego. To może być styl życia. Jeżeli patrzymy tam na człowieka, który jest instruktorem szkolenia z łuku, to on szkoli tego łuku dlatego, że umiał, nie dlatego, że to kocha.
Więc dla niego strzelanie z łuku, ten rodzaj sportu, bez to przecież sport, jest pewnym sterowcem stylu życia. Natomiast nie robiłbym z preppersów ludzi, którzy po tym żyć nie mogą. Są ludzie całkowicie normalni, mają normalne życie, pracują, uczą się i tak dalej, ale oprócz tego znajdują sobie coś do zrobienia. I w moim przekonaniu jest to fantastyczna sprawa, ponieważ no, umówmy się, no, każdy powinien mieć jakieś takie drugie życie, coś poza gotowaniem sobie zupy i chodzeniem do pracy na 8 godzin.